Ostatnie tygodnie II wojny światowej. Niemcy, III Rzesza, chylą się ku upadkowi. Jedno z wielkich niemieckich miast zostaje ogłoszone twierdzą. Twierdzą, która nie ma być zdobyta przez Rosjan. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku, jak wasze sprawne oko z pewnością już zauważyło, słów kilka, dosłownie kilka, o Festung Breslau, czyli o twierdzy Wrocław, o oblężeniu miasta, które dzisiaj leży w granicach administracyjnych Polski, natomiast przed II wojną światową leżało oczywiście w granicach III Rzeszy, zwane było miastem Breslau. Moi drodzy, dlaczego słów kilka? O tym zaraz powiem, ale zanim do tego dojdziemy, zachęcam was gorąco do subskrypcji naszego kanału, do tego, abyście dzielili się waszymi wrażeniami i komentarzami oraz oczywiście do zostawienia kciuka uniesionego w górę pod tym, pod poprzednimi, jak i pod następnymi premierowymi odcinkami cyklu dawno temu. Moi drodzy, słów kilka, ponieważ o Festung Breslau, o twierdzy Wrocław można by mówić godzinami. Natomiast my w dzisiejszym odcinku skupimy się na kilku zasadniczych punktach chronologicznych dotyczących tego, jak wyglądało oblężenie Wrocławia, jak wyglądała sytuacja w samym Wrocławiu oraz jak wyglądała sytuacja przy okazji ataków Armii Czerwonej, która docierała do Wrocławia, uznanego za twierdzę. Moi drodzy, oblężenie Wrocławia to wedle historyków bitwa, która była toczona od 3 lutego do 6 maja 1945 roku, oczywiście i naturalnie we Wrocławiu oraz, należy o tym także pamiętać, jego okolicach. Bitwa była toczona pomiędzy, tutaj też nie ma większego zaskoczenia, wojskami radzieckimi oraz niemieckimi. I jest to jedna z ostatnich tak dużych bitew II wojny światowej w Europie. Pamiętamy, że w niedługim czasie także mamy do czynienia z bitwą o Berlin, czyli z bitwą dotyczącą zdobycia stolicy III Rzeszy. Moi drodzy, mamy sierpień roku 1944. I w tym momencie władze nazistowskie, władze niemieckie już widzą, co dzieje się na froncie wschodnim. Jak bardzo przyspiesza ofensywa wojsk Armii Czerwonej i widzą także, że wojska zaczynają się niebezpiecznie szybko zbliżać do Wrocławia. Do Wrocławia, który przez lata II wojny światowej nie był zbyt mocno nadszarpnięty działaniami zbrojnymi. Sami wrocławianie, przedwojenni mieszkańcy Breslau w latach II wojny światowej niespecjalnie odczuli to, że wojna się toczy. Natomiast od sierpnia 1944 roku jakże mocno im to zostało zaprezentowane, ponieważ to wtedy miasto zostało oficjalnie ogłoszone twierdzą, czyli mówiąc z niemiecka Festung Breslau. Moi drodzy, w październiku roku 1944 radzieckie samoloty przeprowadziły pierwsze bombardowania Wrocławia. W tym czasie zginąć miało 69 osób i dla wrocławian był to kompletny szok. Kompletny szok, że ich miasto, ich idylliczne miasto, które zresztą w genialny sposób jest chociażby opisywane w książkach Marka Krajewskiego, polecam wam gorąco tego autora i nie jest to oczywiście lokowanie produktu, to jest wyraz dla twórczości pana Marka, który osadza realia przygód Eberharda Mocka w przedwojennym Breslau. Wrocławianie nie byli przygotowani na to, że jakieś działania zbrojne mogą do nich dojść. W grudniu roku 1944 ówczesny komendant wojskowy Festung Breslau, bo pamiętajmy, że już wtedy w grudniu 1944 Wrocław jest twierdzą, czyli generał Johannes Krause, zwrócił się do Gauleitera Dolnego Śląska, czyli współcześnie odpowiednika, tak byśmy powiedzieli, wojewody, takie stanowisko mniej więcej zbliżone, czyli do Karla Hankego, z propozycją ewakuowania około 200 tysięcy osób. Głównie ewakuacji poddane miały być matki z dziećmi oraz starcy.
No bo zresztą komendant wojskowy widział, co się może zaczynać dziać we Wrocławiu, w Breslau, i chciał dokonać ewakuacji. I z jakąż to odpowiedzią się spotkał? Ano spotkał się z dosyć kontrowersyjną odpowiedzią, bowiem Gauleiter Hanke nie zgodził się na ewakuację 200 tysięcy mieszkańców Wrocławia. Zapytacie, z jakiego powodu? Każdy normalny człowiek, widząc istotne zagrożenie dla mieszkańców miasta, zgodziłby się, przystałby na taką propozycję i jeszcze by pomógł w ewakuowaniu kobiet z dziećmi i starców. Hanke natomiast twierdzić miał, że nie chce siania defetyzmu. Nie chce, aby wśród mieszkańców Wrocławia było zasiane ziarno defetyzmu, żeby mieszkańcy Wrocławia nie popadli w panikę, stąd też żadnej ewakuacji ma nie być. Mamy styczeń roku 1945 i w tamtym czasie na wizytę do Breslau przyjeżdża bardzo ważna persona ówczesnego establishmentu III Rzeszy, mianowicie jest to minister uzbrojenia Rzeszy Albert Speer. Albert Speer, który zresztą został w niedługim czasie po zakończeniu II wojny światowej osądzony w procesach norymberskich, no i z jego osądzeniem do dzisiaj mamy sporo kontrowersji i dyskusji. Zresztą, jeżeli jesteście ciekawi, czym były procesy norymberskie, jak przebiegały, jakie wyroki tam zapadły oraz co się stało z niektórymi podsądnymi, to kliknijcie mniej więcej w tym miejscu, odnajdziecie jeden z naszych poprzednich odcinków dotyczący właśnie tych słynnych procesów norymberskich. Ale wracamy do Wrocławia. Przyjeżdża Albert Speer, no i przyjeżdża, żeby popatrzeć, co się we Wrocławiu dzieje. No, są oczywiście też różne inne teorie spiskowe mówiące o tym, że Speer przyjechać miał na osobiste polecenie Hitlera, żeby, no właśnie, przypatrywać się ewakuacji drogocennych czy też bardzo wartościowych rzeczy zgromadzonych we Wrocławiu, włącznie chociażby z infrastrukturą wojskową, zbrojeniową, przemysłową czy złotem umieszczonym w Banku Wrocławskim. 17 i 18 stycznia 1945 roku Sowieci bombardują wrocławskie stacje kolejowe. I robią to nie bez celu, ponieważ jak wiemy, w każdym oblężonym mieście czy podczas każdych działań zbrojnych w mieście są niezwykle istotne stacje kolejowe, służące oczywiście do ewakuacji z miasta bądź też do przywożenia ciężkiego sprzętu. Sowieci 17 i 18 stycznia te właśnie trakcje kolejowe niszczą. 19 stycznia 1945 roku na rozkaz wspomnianego już przeze mnie Gauleitera Hankego dokonano, co ciekawe, przymusowej ewakuacji większości przebywających w mieście cywili. We Wrocławiu przebywało wówczas około 1 000 000 osób, czyli naprawdę było to miasto ogromne. Z powodu braku odpowiedniej ilości transportu 20 stycznia wydano decyzję o pieszej ewakuacji. Nie można było we Wrocławiu zorganizować transportu służącego ewakuacji ludności cywilnej, stąd też ludzie na piechotę musieli z miasta uciekać. Moi drodzy, z powodu zimna, pamiętajmy, że jesteśmy w miesiącach zimowych i to bardzo mocno zimowych, styczniowych, około minus 20 stopni wtedy temperatura sięgała we Wrocławiu, w Breslau, przemęczenia oraz chorób zmarło około 90 tysięcy osób. Pozostali zapełnili ulicę Drezna, ponieważ tam wielka fala emigrantów z Breslau się udała, na krótko przed słynnymi nalotami dywanowymi, które to miasto spustoszyły. Pamiętamy też te fotografie pokazujące Drezno po nalotach dywanowych przeprowadzonych przez aliantów. I spośród wielu ludzi, którzy tam zginęła spora część mieszkańców Breslau, którzy tam właśnie do Drezna udali się na ewakuację. 28 stycznia na rozkaz Gauleitera Hankego został rozstrzelany burmistrz Wrocławia Wolfgang Spielhagen. No właśnie, dosyć ciekawa historia, zatem przejdźmy dalej, ponieważ pod koniec stycznia 1945 roku starał się on o przeniesienie do Berlina. Z uwagi na tę prośbę ówczesny nadburmistrz Wrocławia Ernst Lichtenstern złożył Gauleiterowi Śląska Karlowi Hankemu donos o defetyzmie sianym przez burmistrza Wrocławia. No i właśnie w konsekwencji tego burmistrz został
zabity, został zamordowany. 3 lutego 1945 roku nowy dowódca grupy Armii Środek, czyli generał Ferdinand Schirner, zdjął ze stanowiska chorego Johannesa Krausa i mianował nowym dowódcą generała Hansa von Alfena. Moi drodzy, no i przejdźmy dalej w naszej opowieści o Festung Breslau, bowiem przez 2,5 miesiąca, czyli od 13 lutego do 6 maja 1945 roku Wrocław był oblegany przez pierwszy front ukraiński, który dowodzony był przez marszałka Iwana Koniewa. I bardzo mocno był że oblegany, ponieważ no trzeba tutaj powiedzieć, że Sowieci chcieli za wszelką cenę Breslau jak najszybciej zdobyć. Podczas ciężkich walk obie strony podpalały całe kwartały domów, a załoga twierdzy Breslau siłami robotników przymusowych oraz cywili wyburzyła połowę dzielnicy w okolicach dzisiejszego obecnego placu Grunwaldzkiego, który nam monumentalnie kojarzy się ze słynnym mostem grunwaldzkim, by zbudować tam zapasowe lotnisko. No i do dnia dzisiejszego są różne teorie dotyczące tego, ileż to lotów z tego lotniska miało się odbyć, czy się odbyły, czy się nie odbyły. Tu odsyłam Was oczywiście do specjalistów w zakresie Festung Breslau, do historyków wojskowości. Trudna sytuacja Wrocławia zmusiła Adolfa Hitlera do nadania miastu priorytetu dostaw. No, miasto było zamknięte. Trzeba było jakoś wyżywić tych, którzy jeszcze w tym mieście stacjonowali. Mowa oczywiście o cywilach, ale także o wojskowych, o żołnierzach, którzy mieli bronić tego miasta. Przewidywane okrążenie miasta uniemożliwiało naturalnie w czasie obrony zaopatrywanie go innymi drogami niż drogi powietrzne. No, trzeba było użyć samolotów. Przejdźmy dalej w naszej historii, bowiem dowództwo Luftwaffe powołało specjalny sztab. Sztab, który miał być bezpośrednio odpowiedzialny za zaopatrzenie, aprowizację Wrocławia drogami powietrznymi. Określono wtedy w dowództwie Luftwaffe dobowe potrzeby zaopatrzeniowe na mniej więcej 40 ton. Czyli 40 ton zaopatrzenia na dobę miano dostarczać do Breslau. Była to krytycznie niska wartość dla utrzymania walorów obronnych twierdzy. To trzeba też jasno zaznaczyć. Przejdźmy dalej, ponieważ no, sytuacja się ciągle rozwija i pierwsze dostawy dotarły w nocy z 15 na 16 lutego 1945 roku. Jednak od samego początku nie potrafiono osiągnąć nawet tych założonych 40 ton zaopatrzenia na dobę. Czyli była to kropla w morzu potrzeb tych, którzy byli wtedy w Festung Breslau. W kolejnych miesiącach, to znaczy w marcu i w kwietniu, liczne problemy z paliwem, dostępnością samolotów i rosnącą przewagą oblegającej miasto Armii Czerwonej ostatecznie doprowadzają do wyczerpania się, całkowitego wyczerpania się możliwości obrony twierdzy. No mówiąc wprost, nie było już szans na to, żeby Festung Breslau przez Niemców zostało utrzymane. 6 maja 1945 roku o godzinie 9 rano wojska niemieckie zaprzestały walk, a głośnik znajdujący się w pobliżu stanowisk Sowietów w rejonie dzisiejszej ulicy Radosnej i Powstańców Śląskich we Wrocławiu przekazał radzieckiemu dowództwu prośbę, jakże ważną prośbę, prośbę o zawieszenie broni i rozpoczęcie oficjalnych rokowań. Do dziś zresztą mamy dostępne fotografie pokazujące przedstawicieli wojsk niemieckich wychodzących z białą flagą i udających się na te rokowania pokojowe. Do spotkania przedstawicieli wojsk radzieckich i niemieckich doszło u zbiegu tych samych wspomnianych przeze mnie ulic, czyli ulicy Radosnej i Powstańców Śląskich. Dowódca twierdzy, generał Hermann Niehoff, po negocjacjach z generałem Głuzdowskim, który to ze strony radzieckiej był wysłany na pertraktację, podpisał kapitulację miasta 6 maja 1945 roku. Wrocław skapitulował jako jedno z ostatnich miast niemieckich 4 dni po zdobyciu Berlina. Pamiętajcie, wspomniałem też o bitwie o Berlin na początku naszego dzisiejszego spotkania. 2 dni przed podpisaniem przez III Rzeszę ogólnej kapitulacji. Moi drodzy, warunkiem kapitulacji miasta były udzielone gwarancje, miały być udzielone gwarancje. Gwarancje te dotyczyły godnego traktowania, oczywiście przez Sowietów. Generał Głuzdowski gwarantował jeńcom opiekę medyczną, zachowanie własności osobistej oraz natychmiastową repatriację po zakończeniu wojny. Jak się słusznie domyślacie, żadne z tych zabezpieczeń
w rokowaniach, które zostały ujęte, nie zostało spełnione. Żadna z obietnic nie została przez Rosjan spełniona. Bilans strat we Wrocławiu no, szacowany jest na ponad 700 tysięcy. No, to liczba cywilów zmuszonych przez władze niemieckie do opuszczenia miasta. Śmierć poniosło 6 tysięcy żołnierzy. 23 tysiące żołnierzy zostało rannych w wyniku działań zbrojnych w okresie Festung Breslau. Wśród nawet 80 tysięcy cywili, którzy zginęli podczas oblężenia miasta, było też około 3 tysięcy samobójców. Kolejne 90 tysięcy cywilów zginęło w czasie ewakuacji, czyli straty naprawdę duże. Zniszczone w mieście budynki obróciły się w 18 milionów metrów sześciennych gruzu. Straty wojsk sowieckich wyniosły około 65 tysięcy ludzi, w tym 8 tysięcy zabitych. Moi drodzy, 14 marca 1945 roku, tutaj polski akcent, ponieważ odpowiednikiem współczesnego prezydenta miasta, ówczesnym, zostaje mianowany Bolesław Drobner. Bolesław Drobner, doktor chemii, zostaje właśnie tym uznanym przez historię pierwszym powojennym polskim prezydentem Wrocławia. 6 maja 1945 roku, już wspomnianego przeze mnie, o godzinie 18:30 zostaje podpisana oficjalna kapitulacja Wrocławia w siedzibie sowieckiego sztabu, który znajdował się w willi Kolonia, umieszczonej na wrocławskich Krzykach. Budynek do dnia dzisiejszego stoi i jeszcze całkiem niedawno był do zakupu czy też do wynajęcia, więc jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany, bardzo proszę. Moi drodzy, ten telegraficzny dzisiaj, przyznacie, skrót, mam nadzieję, że nieco Wam objaśnił historię Festung Breslau, historię tego, jak krok po kroku z twierdzy Wrocławia Wrocław stawał się miastem bombardowanym, niszczonym, przynoszącym śmierć swoim obywatelom, którzy do tak całkiem niedawna nie zaznali dramatyzmu II wojny światowej. Zachęcam Was naturalnie do tego, żebyście się dzielili wrażeniami, do tego, żebyście składali swoje własne propozycje kolejnych odcinków naszego cyklu, do tego, żebyście obserwowali powiadomienia, czy aby na pewno otrzymujecie o zbliżających się premierach, oraz naturalnie do pozostawienia kciuka uniesionego w górę pod dzisiejszym odcinkiem. A nade wszystko zachęcam Was do wypatrywania kolejnego premierowego odcinka z cyklu Dawno Temu.